Cześć Marceli, witamy Cię w Koronie. Około 5 rano czasu lokalnego tutaj dotarłeś do hotelu, a już 4 godziny później zjawiłeś się na pierwszym treningu. Powiedz, czy zdążyłeś już zapoznać się z drużyną? Jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Do końca jeszcze nie zdążyłem zapoznać się z drużyną, ale pierwsze wrażenia są takie, że naprawdę jest to fajny zespół, fajni zawodnicy, bardzo, bardzo przyjaźni, także myślę, że będzie owocna współpraca i no i razem do celu, tak? W Kielcach mówi się, że drużyna już w tym sezonie będzie walczyła o baraże do Ekstraklasy. Powiedz, czy miało to jakiś wpływ na to, że właśnie wybrałeś Koronę, że chciałeś tutaj przyjść? No tak, jest to duży klub, na pewno z tradycjami. Myślę, że każdego marzenie było grać w takim klubie, dlatego też wybrałem ten klub, dostałem bardzo fajną ofertę. No i nie miałem wątpliwości. Przychodzisz do Korony, w której tak naprawdę zdecydowanym numerem jeden w bramce jest Marek Kozioł. Są też młodzi Kuba Osobiński i Adrian Sandach. Powiedz, jak tutaj zapatrujesz się na tę rywalizację? No, nigdzie nie jest lekko, nigdzie nie ma łatwo i na pewno będę walczył o swoje i na pewno będzie zdrowa rywalizacja. I razem do przodu wszyscy idziemy i myślę, że wyjdzie to na plus dla każdego z nas.